Jeśli RTVIS RT3S ma moduł GPS, czy można za jego pomocą wysyłać ramki APRS? Od kilku dni już można. Zobaczcie najnowszy OpenGD 7.7. To zaczynamy od pobrania konfiguracji z naszego rodejka. Klikamy read i pobieramy wszystkie opcje. Ja tutaj mam na porcie 6. Niestety muszę dwa razy to zrobić. No ale za drugim razem wiadomo. Po dwóch razy sztuka. No i mamy sukces, tak? To sobie zobaczmy, czy się pobrało. Tak, to są moje ustawienia, strefy, kanały. Dobra, i zaczynamy. Zaczynamy od ustawienia swojego znaku. Ja nie ustawiałem DMR-a, czyli tutaj mam ciągle 1, a tego sobie wpisuję Hotel Foxtrot Six Tango Echo, to jest mój znak, no ale wy oczywiście możecie sobie wpisać swój znak. Znak można kupić u UKE, konkretnie jest to pozwolenie radiowe. Jest dobra promka teraz, bo jak się kupi na 10 lat, to miesięcznie wychodzi 70 groszy, więc gorąco polecam. Żeby być legalnym, tak? Czyli nie kradniemy sobie znaków i wpisujemy swoje znaki. No to tu uzupełniamy znak i przechodzimy do ustawień ARPS-a. Czyli zaczynamy od stworzenia po prostu instancji. Na początku się nazywa ARPS1, ale ja będę chciał to, żeby było do SOTY. Czyli tu moglibyśmy sobie wpisać, że jest to ARPS-SOTA. Niestety nie zmieści się całość, więc sobie napiszę ARP podłoga SOTA. I tutaj mamy sufiksy, tak, od 0 do 15, gdzie na polskiej stronie ARPS-a na rps.pl mamy wyjaśnienie tych sufiksów. No niestety one są troszeczkę przestarzałe. Bardziej skłaniam się do interpretacji ze strony sp2put.pl, gdzie już mamy troszeczkę bardziej nowoczesną wersję. Dla mnie tutaj będzie 7, tak? Czyli stacja przenośna. Ja idę z radyjkiem, więc wybieram sobie 7. I tu bym chciał też komentarz pisać, żeby ludzie wiedzieli, że to jest, będzie aktywacja SOTA, czyli dojdę sobie na szczyt. Niech obserwują, jak idę. No i też podamy pasma, na których będę pracował, czyli 145.550 i drugi 145.500, jakby tam 550 było zajęte, tak? Tutaj opcji na razie nie będę używał. Tu można po prostu nadpisać nasze koordynaty z radyjka na sztywno, czyli tak jakby program pomija to, co jest w radyjku i wysyła to, tak? No i teraz ikonka. Ja jestem sotowcem, to chciałbym mieć tutaj człowieczka. Teraz pójdźmy znowu na polską stronę RPS-u i tutaj osoba. Tu mamy tak, osoba to jest po prostu taki nawias, tak, kwadratowy. No to po prostu go sobie wybierzmy, nawias kwadratowy. Oczywiście te wszystkie stronki podam w opisie filmu. No i zamykamy. No i robimy jeszcze drugą instancję, to będzie właśnie z tą opcją nadpisywania. Tylko tutaj zwróćcie uwagę, że mamy tutaj przecinki, tak, jeżeli wpiszemy coś z kropką, to nam się to nie zapisze, tak? Jeżeli tutaj wejdziemy jeszcze raz, to mamy wszystko do zera, więc zapisujemy tutaj z kropką i trzymajcie się tej notacji. Kropka jest bardzo istotna. Teraz wszystko się zapisało, tak? Czyli trzymamy się tego. No to nadajmy nazwę naszej drugiej instancji. Notacja będzie ta sama, tak? Czyli AP podłoga, a chcemy tutaj zrobić stację bazową, tak? No to nazwijmy to home. I teraz jaki sufiks, tak? Zobaczmy sobie do naszej listy. I tutaj mamy, że 0 to jest stacja główna, tak? No, ja bym chciał po prostu udawać na chwilkę stację domową, KF-ową, tak? Zobaczmy sobie, jakie jest ikonki. Jak piszemy dom, to co mamy? Dom UKF mamy i dom KF. Dom KF, no, udawajmy to, tak? Czyli tutaj wybieramy sobie 0, stacja bazowa. Mamy AOP Home. Tu sobie napiszmy, nie wiem, KF test, tak, żeby to nie było, że ktoś tam w nas antenę wymierza.
No i wybierzmy sobie tą ikonkę i mamy do wyboru podstawowe i alternatywne, tak? I tutaj mamy takie rozróżnienie, że po lewej stronie mamy podstawowe, po prawej mamy alternatywne. I teraz jeśli chodzi o ten nasz domek KF-owy, tak? To tutaj mamy myślnik dla domku KF-owego w alternatywnych, więc po prostu go wybieramy. I wybramy, tak? No i tutaj robimy sobie pozycję. No wiadomo, że dom tam, gdzie ci dobrze, no to sobie wpiszmy tam, gdzie będziemy się wybierać niedługo. Może się uda coś na KF-ie w końcu opracować. Zobaczymy. Troszkę taka symulacja, no ale zobaczymy, czy da się nadpisać, tak? No i mamy zapisane, wszystko nam się wczytało i robimy kanały, tak? Czyli dodajemy sobie nowy kanał analogowy. APRS pracuje na częstotliwości 144 800. Czyli wpisujemy jako przychodzącą, jako wychodzącą 144 800. No i tu sobie nazwijmy to, że to jest APRS Home Send, tak? Bo wyślemy tutaj na sztywno. No i tutaj sobie wybieramy tą naszą instancję AP Home. Tu możemy jeszcze użyć lokalizacji, ale o tym powiem w innym filmie, tutaj, żeby nie mieszać. To jest fajna opcja na przemienniki. No ale teraz wydłużyłoby nam troszeczkę ten film, tak? No i robimy drugą instancję. Druga instancja będzie do SOTY, tak? Czyli też analog. Też ta sama częstotliwość do APRS-u, czyli 144 800, 144 800. No i ten kanał sobie nazwijmy APRS SOTA Info, tak? Bo tutaj będziemy informować o naszej pozycji już realnej. No i wybieramy sobie jeszcze instancję, czyli AP SOTA, tak? Która nie będzie nadpisywana. Dla porównania mamy jeszcze tu kanał APRS Home, gdzie mamy instancję AP Home, która tak naprawdę nadpisuje wszystko, co jest radia, czyli tutaj rzeczy wpisane z pozycji będą wpisywane. No to co, zróbmy sobie jeszcze strefę. Strefa niech się nazywa APRS i będą tam nasze dwa kanały, które przed chwilą dodaliśmy. Czyli dodajemy sobie Home i SOTE. No i co? Możemy brać się za wysłanie do radyjka, czyli klikamy wyślij, wybieramy swój port, u mnie to jest szóstka. Nie wiem dlaczego trzeba wybrać go dwa razy, no ale wysyła, tak? Leci, 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 na radyjku się dzieje. No i mamy wszystko załadowane do radyjka. Dla pewności możemy jeszcze sobie sprawdzić, tak? Tu mamy SOTE, tu mamy opis. Tutaj jest sufiks siódmy, tak? Tutaj mamy home'a na sufiksie zerowym, opis się zgadza, pozycja wymuszona się zgadza, kanały, czyli tak, home miał być AP Home, dobra. Jeszcze mamy SOTE i AP SOTE, dobra, wszystko się zgadza. No to zobaczmy, co nam udało się zaprogramować. Wchodzimy sobie w czerwonym przyciskiem w zaprogramowane kanały. No to mamy trochę bałagan, więc sobie wejdźmy w strefy, wybierzmy sobie APRS, czyli tą strefą, którą przed chwilą dodaliśmy. No i teraz mamy tylko nasze dwa kanały, tak? I teraz sobie sprawdźmy, czy sygnał satelity już pobieramy, czy wchodzimy sobie w GPS-a, patrzymy, jak wygląda satelita, i tu mamy lokator. Lokator już mówi nam, że wszystko jest pobrane. No i zostaje nam tylko wysłać naszą lokalizację. Żeby wysłać lokalizację, trzeba wcisnąć dwa przyciski, drugi i trzeci. Czy wcisniemy najpierw trzeci i drugi, czy drugi i trzeci, nie ma to znaczenia. Ja robię tak, że najpierw naciskam trzeci, a potem drugi. Tak. No i zobaczmy, wysyłamy. Jest odpowiedź. To teraz zobaczmy sobie na APRS-P, jak to nam wyszło. No to idąc sobie ze Śnieżki do góry, możemy trafić na naszą ikonkę, czyli na znak, ikonkę, którą sobie wybraliśmy, a jak najedziemy, nawet zobaczymy nadajnik, który nas namierzył, czyli działa. No a teraz zobaczmy, czy nasza ikonka z domem KF-owym zadziała. Radio mamy z GPS-em, czyli tutaj pobieramy sobie sygnał z satelity. Obecnie mamy taką lokalizację, my byśmy chcieli w tej konfiguracji ją troszeczkę przekłamać, czyli nadpisać. No i żeby wysłać, znowu trzeba nacisnąć trzeci i drugi przycisk. Ja najpierw nacisnę trzeci, potem drugi, tak, i wysyłam. Jest odpowiedź, proszę bardzo. I teraz zobaczmy sobie w APRS-V,
co uzyskaliśmy. Czyli jak wejdziemy sobie na stronę apr.sfi i wpiszemy mój znak bez sufiksu, bardzo szybko przeskoczymy do naszego domku, który ustawiliśmy, do lokalizacji, którą ustaliliśmy, czyli nasze lokalizacje z radia zostały pominięte. Czyli pełen sukces. No i to tyle. Pozdrawiam. Free from hate.